będzie srogo. Będziemy robić. A mogę powiedzieć coś o tobie? Najpierw o swoje. Gada. Andrzej opowie nam o tym, jak przygotować dobry brief. To jest prezentacja, którą przygotował. No ale tak, pozwolę sobie jednak opowiedzieć trochę Andrzeju. To jest właściwie pomysłodawca naszych spotkań jugowych. Pierwszy nasz prowadzący, pierwszego Juma User Group w Trójmieście. Twórca, założyciel i współwłaściciel serwisu designjoomla.pl. Współwłaściciel w JoomlaMonster.com, DJ Extensions.com. Od ponad 15 lat związany z grafiką komputerową, poligrafią, internetem. Autor elektronicznych publikacji, zakochany w CMS Joomla od pierwszego wejrzenia. Łączy rozległą wiedzę z zakresu e-marketingu z bogatymi doświadczeniami w zakresie grafiki i rozbudowy witryn internetowych. Ja jeszcze tylko dodam, że to jest nasz Joomla Monster i DJ Extensions to jest firm, to są dwie marki, które zawsze wspierają nas i nie tylko Jukrój Miasto i warto na to zwrócić uwagę. Firma po prostu buduje fajne relacje z odbiorcami, dlatego polecamy ich usługi. Prezentacja? Tu na papierku? Chciałbym powiedzieć, że prezentacja będzie bardzo nietypowa, jeśli jej nie ma. Chciałem, żebyśmy porozmawiali na ten temat. Bardziej niż miałbym wam opowiadać. Ponieważ każdy z was, czy większość z was prowadzi jakąś firmę, jakiś biznes, może chciałbym się zorientować na początek, kto profesjonalnie zajmuje się Joomlą, robi na tym strony internetowe, sprzedaje to dalej klientom, ilu spośród was, ile osób? A kto tego nie robi, a będzie robił, chce to robić, bo to tu jest. No to widzę, że jakby zsumować, to mamy komplet. Na pewno każdy z nas ma jakieś tam swoje doświadczenia związane z kontaktem z klientami, związane z obsługą klienta, zarówno podczas przyjmowania zlecenia, wyceny, sprzedaży, jakiejś tam obsługi posprzedażowej. W temacie mojej prezentacji jest mowa o konfliktach i chciałem zapytać was, czy macie takie konflikty, czy macie problemy w czasie obsługi klienta jakiekolwiek, jakie one są? Czy ktoś ewentualnie może na ten temat słówko powiedzieć? To jest oczywiście różnica między wyobrażeniem klienta a naszą ofertą. O, to jest właśnie to. To jest jedna z rzeczy. Różnica między charakterami. No to bym nie wchodziła aż tak głęboko. To kto? Czy my nie odbieramy, czy klient? Wykonawca. Za dwie płaci i nie odbiera telefonu. Czy najważniejsze jest stwierdzić, co jest podłożem tego rodzaju konfliktów, tak? Co? Że brak wyobrażenia, ale na takim najniższym poziomie, kompletnie najniższym poziomie. No nieświadomość tego, czego tak naprawdę potrzebuję. Wliczone. O właśnie, dokładnie tak. Ja myślałem, że to miało tak być. Że miało tak być. Klient oczekuje usługi na najwyższej poziomie za najniższe możliwe pieniądze. My z kolei mamy jakiś określony limit czasu, który w związku z umówioną kwotą jesteśmy w stanie temu klientowi poświęcić. Musimy pokryć swoje koszty, no i coś tam zarobić, tak? Więc tu jest podłoże tego konfliktu. Kasa, tak naprawdę. Druga rzecz, właśnie takie rozmijanie się z wyobrażeniami w stosunku do tego, co klient dostanie. I teraz pytanie jest takie, w jaki sposób przygotowujecie dla klienta ofertę? Załóżmy, że przychodzi klient, który nie zna systemu CMS Joomla, słyszał o nim, że jest fajny i chciałby u was wykonać stronę internetową w oparciu o ten system. Jak mu to przygotowujecie? Co od was dostaje na początek przy ofercie? Jakie informacje od niego szczegółowe? Bo najpierw musimy zapytać, no takie informacje. Chciałbym mieć fajną stronę internetową. Słyszałem, że Joomla jest super i proszę mi to zrobić na Joomli i wycenić. Jutro. No i właśnie, tu już zaczyna się komunikacja. Po co ta strona? Czyli cel. Cel tej pracy naszej. Tak? To w jakiś sposób wiemy, tak? Już klient nam określił. Chcę mieć stronę internetową, która będzie prezentować moje produkty. Tyle wiemy. Jaki jest krok z naszej strony? Co dalej? Co możemy mu zaproponować?
w jaki sposób to zrobimy? Jeszcze ważne jest chyba pytanie, jaką chcemy, żeby użytkownik na stronie wykonał akcję. Po to, że będziemy prezentować, to no, będziemy sobie, tak, ale to się nie przekłada na... Możemy zacząć też od pytania, jaki ma budżet na... No to już zakończyliśmy tę robotę. Funkcjonalność. Czyli jaka ma być funkcjonalność? Jaką klient ma wykonać akcję, tak? Funkcjonalność, akcja to trochę dwie różne rzeczy. Call to action po prostu. Jaka funkcjonalność, funkcjonalność zapewnia mu możliwość, tak, wykonania. Co jeszcze chcielibyśmy w tym procesie początkowym od klienta wiedzieć, żeby przygotować mu dobrą ofertę? Jaka jest jego grupa docelowa? No, najważniejsze to jest branża, co robi, do kogo kieruje usługi, jakie usługi. Czy to ma wpływ na ofertę, wycenę? Tak. Jakikolwiek? Oczywiście. No to... Grupa docelowa? To no. Jak? Jeżeli robimy stronę dla pasjonatów, nie wiem... Projekcie graficznym. Tak, bo wtedy sobie robimy wyobrażenie całej strony, budujemy jakby już wstępny projekt tej strony gdzieś tam w głowie. Ale ja mówię o odbiorcy. To jest naprawdę różnica, Asiu, czy robisz stronę dla... Czy kolor tej strony będzie czerwony, czy zielony, czy logo będzie po prawej, czy po lewej, czy będzie to strona typowo biznesowa, czy to będzie strona hobbystyczna, bardziej artystyczna, czy to dla wyceny... Aha, ma dla Was znaczenie? Bierzecie to pod uwagę? No to wyjaśnijcie to, bo ja nie wiem. Okej. Okay. Czy robię dla klubu milionerów, czy dla... Czyli naprawdę cenisz kontra zasobność portfela klienta? Nie. Jeżeli klient jest ekskluzywny i na co dzień ma do czynienia ze skórą z Alhambry sprowadzaną z kosztem itd., to tak samo. Ale Ty też podejmujesz większe koszty przygotowaniu takiego klienta? Rzeczywiście. Tak, świadomość użycia droższych materiałów. To na spotkanie koszulę założyć. Tak, testy. Nie, no, ja myślę, że... Jest różnica, zatrudnić grafika. No, za każdym razem chyba trzeba zatrudnić. No, ale no, zakres tej chwili chcemy ocenić. Ale słuchajcie, przecież ktoś, kto chce stronę hobbystyczną, ale chce mieć autorską grafikę, to też zapłaci drożej. Bo on dobrze, chce, ale inaczej to chodzi o... A to chodzi o to, że czasami jak ktoś zacznie płacić na swoją pasję, to go traktujesz tak trochę... Nie. Ale może taki przykład inny. Mamy teraz klienta, który robi ramy okienne. I grupą docelową są wszyscy majsterkowicze, że tak powiem. I oni na przykład, ta grupa docelowa charakteryzuje się tym, że oni nie chcą czytać aktualności i tak dalej. Oni chcą instrukcję obsługi tej ramy. Albo kalkulatory techniczne. Dobrze. I inną rzecz pokażemy na stronie głównej w związku z tym. Ale to jest funkcjonalność. To nie jest... No tak, to wpływa na... Ja rozumiem, że ta funkcjonalność ostateczna będzie wynikała z oceny potrzeb tej grupy docelowej. Tak. Czyli wy prowadzicie taką analizę. Tak. Jak klient do Was przychodzi, prowadzicie taką analizę. Tak. Razem szukamy najlepszego rozwiązania. No czyli robimy specyfikację wymagań, mówiąc krótko. Tak jest. Zastanowić. Między takim a takim klientem, stroną biznesową, a stroną hobbystyczną. Sparafrazowałbym to w taki sposób, że klient w krawacie jest mniej awanturujący się, a u nas działa to dokładnie odwrotnie. Założenie tego, że na etapie produkcji będzie jeszcze milion rzeczy, a ten klient w krawacie chce najwyższą jakość, wyższą niż Mercedes, nie, ktokolwiek, za połowę kwoty, którą my założyliśmy na początku, to jesteśmy w stanie gdzieś tam robić fajne upusty dla super klienta, który będzie się czuł bardzo zadowolony z tego, że wyciągamy do niego rękę. Założenie budżetowe projektu dla pana krawaciarza to powinno, aczkolwiek nie zawsze musi, uwzględniać to ten... jakiś ewentualny rabat, który on i tak będzie musiał dostać. Mhm. Ale to jest już, wiesz, to jest już psychologiczne. No dobrze, ale ja bym chciał, żebyśmy tutaj do czegoś doszli. Ja rozumiem Waszą metodę pracy, jest bardzo fajna. Czyli tak naprawdę robicie dla klienta specyfikację. Mhm. Na etapie, kiedy no przychodzę do Was z ulicy, chciałbym Was zamówić stronę internetową. Zrobicie mi specyfikację, ile za to zapłacę? Czy przygotowanie briefa jest płatne? Specyfikacja. Nie. A jest to praca.
Czasami szybko inwestycje. Ja myślę, że to porównajcie sobie firmy, nie wiem, z branży budowlanej. Kosztorysant bierze kasę za wykonanie swojej pracy. Nie zawsze. W większości przypadków tak. Jeżeli robimy jakąś ogólną wycenę, tak? Mówimy klientowi, to będzie kosztowało 6-7 tysięcy złotych, ale żeby to dokładnie ocenić, musimy wykonać specyfikację, przygotować specyfikację. Wówczas będziemy w stanie dopiero ocenić ten koszt. Taka specyfikacja powinna zawierać mnóstwo różnych rzeczy, tak? I być bardzo szczegółowa, żeby rzeczywiście można było ten koszt ocenić, żeby nie było takiej sytuacji, w której właśnie, tak jak pan stwierdził, klient mówi, a ja myślałem, że to będzie tak. Zgadza się, tylko specyfika też naszych wszystkich klientów, czyli tych, którzy chcą strony internetowe, ich można podzielić na dwie grupy. Na tych, którzy są uświadomieni i na tych, którzy nie są uświadomieni. Teraz klient... Na tych, którzy myślą, że są. I teraz ten, który nie jest uświadomiony, jeśli on usłyszy kwotę na przykład 1500 zł za specyfikację, to on powie, że on całą stronę będzie miał za 500 zł. Teraz pytanie, czy warto go edukować? Nie, to nie jest klient dla nas. Nie, no, oczywiście, zdaniem, to nie tak? jest. No. Tak. Potem jest grupa, która jest uświadomiona i dla nich nie wyjście z płatną specyfikacją jest dyskwalifikacją wykonawcy, tak? No bo dlaczego? Dlaczego? Jak można zrobić stronę internetową bez specyfikacji, tak? I to jeszcze płatne. Przecież to będzie trwało 2 tygodnie. No. Może trwać i 2 miesiące. Tak, dokładnie. Słuchajcie, my się spotkaliśmy, oczywiście w czasie naszej pracy, jakiejś tam wieloletniej, popełniliśmy mnóstwo błędów na początku. Nawet do dziś się one zdarzają, tak? Natomiast przyjęliśmy taką metodę, która zaczyna się sprawdzać przy większych projektach. Oczywiście specyfikacja jest obowiązkowa. Oczywiście ona kosztuje, w zależności od tego, jak jest to rozległy projekt. Natomiast odliczamy ją klientowi od globalnej ceny projektu. On z tą specyfikacją może pójść do konkurencji i wtedy ma dokładnie opracowany i projekt funkcjonalny strony, mnóstwo rzeczy, technikalia, to wszystko jest tak jakby jasne i oczywiste i każdy inny może mu to wycenić, tak? Tą stronę i każdy inny, kto zna technologię, która została zaproponowana w tejże specyfikacji, jest w stanie tą stronę również wykonać. Jeżeli takie uczciwe zasady na początku z klientem sprokurujemy, stworzymy, to jest szansa na jakiś tam sukces. Ale tak, wracając do konfliktów. Gdzie one jeszcze mogą się urodzić? Na jakim etapie? Na etapie zakresu. Definiowania zakresu. No ale to już mamy tak jakby w momencie specyfikacji ten zakres. Nie, ja przez zakres rozumiem co innego. Też to, co my robimy. Czyli przez zakres rozumiem trzy czynniki, z których musimy zbudować kompromis. Jakość, czas i zasoby. Mhm. To jest dla mnie zakres. Czyli jaką klient chce jakość, jakie mamy zasoby i jaki możemy poświęcić czas. Jakość to jest... Tak. Dokładnie, ta zasada. Ale po co pan trzy strony? Bo jest taka powinna być. I teraz z reguły się to rysuje w postaci trójkąta, gdzie w narożnikach są właśnie jakość, czas i zakres. I wybierasz dwa. I bohatersko trzeba się gdzieś znaleźć w tym trójkącie. J jak jakość, C jak czas, Z jak zasoby. Więc trzeba sobie powiedzieć, gdzie tu próbujemy trafić z kropeczką. Mhm. Czy bliżej jakości, czy bliżej czasu, czy bliżej zasobów, gdzieś tu po środku. I to jest sedno. A zasoby to co? Nasi ludzie. Kim będziemy robić? Nasi ludzie, narzędzia, jakimi dysponujemy. Graficzne do nas. Tak. Przestrzeń na dysku. Ilość bananów w lodówce. No tak. Kawy w termosie. Ale śmieję. No możliwość realizacji. No ale dla mnie jest różnica, czy usiądzie 10 u was,
cena. No ale nie, to ma wpływ na cenę. Ma pewność tego, że projekt zostanie zrealizowany, bo jeżeli siadamy do tego, jest jedna osoba, się rozchoruje, to jest kiszka. Jeżeli zespół ma 10 ludzi, to jak się nawet 5 rozchoruje, to... A też to różnie bywa. Przy bardziej złożonych projektach ten czas może być tutaj no, naprawdę nieprzewidywalny. Często jest tak w naszej praktyce, z tym czym my się często spotykamy, przedstawiamy, załóżmy, że mamy już tą specyfikację, tak? Przedstawiamy już jakiś projekt funkcjonalny strony, przedstawiamy projekt graficzny i potem klient myśli, bo musi się zastanowić, pan prezes, żona pana prezesa, szwagier pana prezesa, mnóstwo różnych innych ludzi. Hydrauli. Ale po 14 dniach wracają do tematu, a na naszej osi czasu nie ma już zasobów w tym momencie, ponieważ mamy inną pracę do wykonania. Mimo że akurat w naszym przypadku to jest tych zasobów jest sporo, bo jest 14 osób, tak, co na taką firmę tworzącą strony internetowe jest sporo, ale jednak no, one są w jakiś sposób tam zawsze zagospodarowane. I tu rodzi się problem, że zaczyna się nam proces realizacji wydłużać nadmiernie. Tak? Z racji tego, że ta komunikacja jest odwleczona w czasie często z winy klienta. Ale można próbować aproksymować sobie te trzy hasła następująco. No, co potrzebujemy zrobić, żeby zrobić stronę od zera, tak? Programistę potrzebujemy, tak? Kierownik projektu. No i powiedzmy tam miejsce na serwerze, tak? Copywriter, co jest? Serwery, tak. No, każdy się teraz upomni o swoje miejsce. Tak jest. Teraz jak przedstawiamy sprawę klientowi, jak można przedstawić sprawę klientowi? No grafik, 5 dych za godzinę. Copywriter, że kogoś po łektach, 100. Tak? Serwer tam 10. Programista, to też 50. Tak? Nie, co? To jest przykład. To jest euro. Obsługa księgowa. No właśnie. Obsługa księgowa wynajem. Tak. Mówimy od razu klientowi, że grafik to tam ileś godzin, tak? Powiedzmy 100. 100 godzin. Programista też 100. 1000. To nie jest dobre, to jest moje tak. No. Bo to jest haczyk dla klienta, panie, ale to 100 godzin na coś takiego? 100 godzin przecież to zależy od tego. To nikt sobie napisze. Znaczy, ja powiem tak, podawanie moim zdaniem ilości godzin, które mamy spędzić na określonej pracy, to jest dla nas ważne, ale nie dla klienta. To jest strzelanie sobie, tak, do własnych rozliczeń, do własnej kalkulacji, tak, natomiast klient powinien dostawać kwotę za określoną pracę. Niekoniecznie. Nie do końca się z tobą zgodzę. Często jest tak w naszej praktyce, kiedy nie uda się nam zrobić z różnych względów, bo temat jest otwarty, rozwijający się, nie uda nam się zrobić tego etapu tak prawidłowo, do końca, z jakichś tam względów. Umawiamy się z klientem na stawkę godzinową. Ma możliwość sprawdzić nas, tak? No dobra, kupuję u was 5 godzin, zobaczę, co w 5 godzin zrobicie. I to działa. Rzeczywiście tak, ten model często się sprawdza. Pracujemy wynajmując się za jakąś określoną stawkę godzinową. Już nie rozbijając na... no to jest kwestia, nie wiem, polityki, tak? Nie rozbijając na poszczególne zasoby, tak? Bo macie zasoby. No, nie w tym rzecz, tutaj Maciek zaproponował stawki na poszczególne zasoby, jakieś tam różne, tak? Ona jest jakaś tam jedna stawka za pracę firmy dla tego człowieka. I to działa, rzeczywiście to się daje zastosować, z tym, że to musi być klient z grupy A. Żeby to rzeczywiście... Zaufanie, jak już jest relacja z klientem. Miało jest jakiś problem, tak? Nie taki klient z ulicy. Nie? Nawet jeżeli jest z ulicy, czasami się to udaje. A mówię, nie da się dogadać specyfikacji, bo temat jest rozwojowy. Klient jest z grupy A. Udaje się to zrobić właśnie w ten sposób. Więc natomiast jeżeli mamy taki zamknięty koszt, to ideałem jest, kiedy on jest wyliczony na podstawie bardzo precyzyjnej i dokładnej specyfikacji, za którą... Żeby ją wykonać, to jest wiele godzin pracy, no klient musi zapłacić. Czy w ostatecznej cenie, czy no, moim zdaniem jakby z góry przed rozpoczęciem zasadniczych prac.
bo tylko to nam da obraz sytuacji. Robicie mock-upy na klientów? Kto jeszcze robi mock-upy? Ktoś nie wie, co to są mock-upy? To jest mock-up. Dużo uproszczenie. Duże uproszczenie. Są bardzo fajne, wystarczy sobie w Google'ach mock-up. Mock-up wrzucić. Są bardzo fajne systemiki, które pozwalają rysować takie schematy dla stron internetowych. To jest idealne rozwiązanie, tak? Takie proste schematy, jak ma ta strona wyglądać. Można wiązać to z jakimiś tam podstronami, tak? Czyli jeżeli klient sobie kliknie na określony element menu, to coś tam się wydarzy, tak? Proste, nieoprawione graficznie, schematy funkcjonalne tej naszej witryny. No, jeżeli to jest w miarę rozbudowane, chcemy pokazać kilka podstron funkcjonalnych, chcemy, nie wiem, pokazać jakieś formularze, inne rzeczy, to jest też masa pracy. Trudno to robić za friko przy ustalaniu specyfikacji. A chyba, że zrobimy to bardzo szybko. No ale to i tak jest praca wykonana, to, że ty to robisz szybko. Ja się staram was przekonać do tego rozwiązania. Ta praca kosztuje, klient powinien za to zapłacić. Chyba, że nasza kalkulacja jest taka, mamy cały dział taki, powiedzmy, zajmujący się ofertowaniem, tak? A cała reszta ich utrzymuje. Czyli cena każdego zlecenia jest odpowiednio wyższa i pozwala nam utrzymać ten dział taki przygotowania ofert, dział handlowy, no, tak, ale jakkolwiek to nazwiemy, to nieistotne. To też jest model, który na pewno się sprawdza i wiele firm dostosuje. W naszym przypadku jest trochę inaczej. My nie jeździmy do klientów na spotkania, to jest wielka rzadkość. Jeżeli już, albo jak klient chce przyjechać, to z góry jest stracony, to w ogóle nic z tego nie będzie, nigdy. Większość rzeczy dogadujemy właśnie zdalnie, bo pracujemy z klientami z całego świata, tak? Także to trudno jest wyjeżdżać na spotkanie gdzieś tam w sprawie zlecenia za 2000 euro. To bez przesady, żeby gdzieś tam do Berlina w tej sprawie. Koszty transportu. No ale też czas. Twój czas, który na to poświęcisz, też kosztuje. Także to tak nie. No chyba, że lubisz jeździć na wycieczki i kto inny w tym czasie będzie pracował na ciebie. To jest super. Więc to jest tak jakby inna specyfika. Pracujemy zdalnie, w związku z tym nie mamy, nie mamy takiego typowego działu handlowego, który wycenia dla klientów zlecenia, który jeździ do klientów, spotyka się z nimi, tłumaczy i tak dalej, i tak dalej. Więc tak jakby dla nas idealną sytuacją jest, kiedy mamy klienta z grupy A, świadomego, tak, który zapłaci za specyfikację, no a reszta już jest tak jakby jeszcze raz kocha. Oczywista. Kochać nas będzie, kiedy będziemy twardzi. Rzeczywiście, kiedy będziemy twardzi. W momencie, kiedy robimy wszystko dla tego klienta, proszę logo umieścić nie z tej strony, tylko z tej. Albo tu na dole lepiej. Nie, nie ma mowy. Nie pozwalajcie sobie na to. Po prostu. Bądźcie twardzi. Ja nawet bywam nieuprzejmy czasami w rozmowach telefonicznych. Ale chciałbym wam powiedzieć, że ci, którzy zostali najbardziej zbesztani, czy wręcz zdeptani, oni najczęściej wracają. Najwierniejszy klient. Tak jest, to są najwierniejsi klienci. Oni doskonale wiedzą, że no po coś to się robi, tak? Zdarza wam się dostać tak? Pytania? Będzie jeszcze nie, za chwilkę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że jestem wrogiem takich haseł jak klient nasz pan. To nie jest żaden pan. Może być partnerem, jeżeli jest w grupie A. I ja płacę, ja wymagam. To jest dramat. Z tym się absolutnie nie zgadzam. Czyli tak, żeby uniknąć konfliktów z klientem, to jest podstawa, to jest bardzo dobrze przygotowana specyfikacja. Nie zawsze to się udaje. Nawet jak to zrobimy idealnie, to mogą się przydarzyć rozmaite problemy. Ostatnia akcja. Klient stwierdził już prawie przy końcu naszej pracy, że jemu nie podoba się sposób zarządzania zdjęciami w edytorze. Klient nie sprawiał nigdy wrażenia, żeby coś było z nim nie tak. Z
sposób zarządzania zdjęciami w edytorze, bo to trzeba za ten kwadracik łapać i tą myszką suwać, a wtedy drugą ręką musi trzymać linijkę i to jest niewygodne dla niego. Na monitorze. Dokładnie, trzyma linijkę na monitorze i to suwa. Taki ekran na monitorze. Nie, ja już myślałem o takiej linijce, która by miała taki uchwyt. Jako taki prezent. Albo na monitorze takie suwane. No, nie no. Także tak to też często wygląda, że i wręcz jest to żądanie zmiany tego edytora na jakiś inny, który w inny sposób pozwoli mu zarządzać tymi zdjęciami. No i co my mamy zrobić w tej sytuacji? Co jest jeszcze dobrą praktyką, co mogę wam podpowiedzieć? Być może to robicie przy jakichś takich bardziej złożonych wdrożeniach, gdzie stosujecie jakieś komponenty zewnętrzne i tak dalej. Na etapie tej specyfikacji przygotować dla klienta taką gołą instalację, gdzie on będzie mógł dotknąć tego komponentu. Gdzie będzie mógł się z nim pobawić, zanim podejmie jakąś tam ostateczną decyzję, tak? Bo to tak jakby nas ratuje przed sytuacją, a ja myślałem, że to będzie działać inaczej. No, no trudno, dostałeś dostęp, widziałeś jak ten komponent wygląda od zaplecza, widziałeś jak on wygląda od frontu, dostałeś jakiś tam link do dokumentacji, także teraz nie ma wymówek. Więc lepiej to pokazać przed, tak jakby podjęciem pracy niż na koniec, tak przy oddawaniu tego zlecenia. Jakiś tam, nie wiem, system newsletterowy, tak? A klient uważa, że to powinno działać inaczej. I co zrobisz? No masz komponent typowy, jaki zastosowałeś do newslettera, ale klient się z tym nie zgadza na koniec pracy. Mówi ci, że on myślał, że to będzie co innego. Ma jakieś inne oczekiwania. To dobrze, że myślą. To jest dobrze mieć system demo. Tak to wygląda. No więc o tym mówię, tak? No, akurat w przypadku CMS-a Joomla i powiedzmy no, tych tysięcy możliwości, jeżeli chodzi o komponenty rozmaite, no to może być kłopot. Bo do każdego takiego potencjalnego zlecenia należałoby przygotować specjalne demo. I to też jest dobra praktyka, którą warto w swojej działalności stosować. No też powiem, że często jest tak, że no, człowiek, no dobra, ten klient jest ok, wydaje nam się, że jest ok i pomija jakiś tam etap, ale to się zawsze się odbija negatywnie, zawsze się kończy jakimś tam konfliktem, który potem trzeba w jakiś sposób łagodzić, nie wiem, udzielając jakiegoś tam upustu czy cokolwiek. No. Trzeba ratować zlecenie, żeby tak jakby temat sprawnie zamknąć i wyjść na tym odpowiednio zgodnie z planem swoim finansowym. No dobra, ja bym chciał, jakie są wasze doświadczenia w tym względzie, czy ktoś ewentualnie mógłby poopowiadać konflikty z klientami, o, tak? Ja miałem całą prezentację na fuck-upach, jakbyście chcieli obejrzeć. Generalnie, tak jak powiedziałeś, nasz klient, nasz pan to jest trochę niedopuszczalna, to jest bardzo niedopuszczalna sytuacja, bo klient ci wchodzi na głowę. I klient się z czasem próbuje zdeptać i wymaga coraz więcej. Generalnie bez jakiejś specyfikacji, nawet minimalnej, niech to będzie 4 linijki tekstu, nie warto zaczynać pracy, bo później przychodzi taka sytuacja, z którą też się ja na przykład spotkałem. Wystawiam fakturę, a klient mówi: słuchaj, zapłacę ci, jak dodasz jeszcze jednego linka do menu. Nie? A jest tak, dodanie linka do menu, cały projekt graficzny od nowa. Link jest linkiem do koszyka, tak. Który nie był zaplanowany. No bo klient doszedł do wniosku, że fajnie by było, jakby coś takiego się pojawiło. I po prostu... Ja miałem taką sytuację całkiem niedawno. Była specyfikacja, całkiem sympatycznie rozrysowana. Wynikało z tego, że klient tak jakby ma jakiś stopień świadomości, a idealnie pasował do tego jeden z naszych komponentów, DJ Katalog,
na tym żeśmy opierali tak jakby i wycenę, i potem pracę. No ale okazało się, że popełniłem błąd. Nie zrobiłem tej specyfikacji dość szczegółowo. Uznałem, że to, co świadomy klient przedstawił, jest wystarczające, jest ok. I możemy na tym działać. Co prawda pokazałem oczywiście sam komponent, uzasadniłem, jakie będą niezbędne modyfikacje tego komponentu, żeby spełnić te cele, które witryna ma osiągnąć. No a potem się okazało, mało szczegółowa ta specyfikacja była, a potem się okazało, że to ma być tak, to ma być inaczej, to ma być w bazie danych, to ma być wysłane na 3 adresy, a nie na 1 i tak dalej, i tak dalej. No i sprawa nie do przejścia tak naprawdę, bo przy tak ogólnej specyfikacji facet zawsze może powiedzieć, ja to rzeczywiście tu napisałem, tak? Pan to źle zrozumiał, kwestia interpretacji. I to jest olbrzymi problem, dlatego jeszcze raz, specyfikacja, klient za to płaci, bo my nie jesteśmy w stanie tak robić, zajmować się tylko specyfikacjami i ponosić tego no, istotne koszty, chyba że posiadamy dział handlowy, który jesteśmy w stanie utrzymać. I na podstawie tego rzetelna wycena, umowa, która powinna zawierać tąże specyfikację jako załącznik, ewentualnie jakieś opisy słowno-muzyczne, jeśli są potrzebne, i wówczas jesteśmy na dobrej drodze do tego, żeby... Warto też się upewnić, że klient rozumie specyfikację. Powinien ją potwierdzić. Zresztą jeżeli ktoś jest załącznik do umowy, no to... Albo to potwierdza w ten sposób, tak? No, klient... no ale klienci też się zdarzają tacy, którzy... Tak, akceptuje specyfikację, tak jak na przykład podpisałem umowę. A potem się okazuje, ale przecież... No? Bez czytania. Bez czytania, tak. Ale czyj to jest problem? Ale to nie jest ten problem. Bierzecie zaliczki? No, tak. Zawsze? Zawsze. Wysokie? 50%. No i to jest to, bo klient niczego tak nie szanuje jak swoich pieniędzy. W związku z tym to on się będzie dopominał o to, żeby ten projekt zakończyć, i w jego to jest interesie. Najgorzej jest nie wziąć zaliczki, albo wziąć małą zaliczkę w takiej kwocie, którą... Niebolesnej. No, niebolesnej dla tej drugiej strony. Jak akurujecie koszty przygotowania specyfikacji? No też staramy się to godzinowo rozwiązać. Czyli zakłada się, że dwóch ludzi na przykład będzie przygotowało przez bardzo... No na przykład, tak, liczymy ich stawkę, jakąś swoją marżę na tym, bo zawsze może się okazać, że na tym się zakończy, na samej specyfikacji. No ale tak jak mówiłem, od ostatecznej ceny koszt tej specyfikacji jest odejmowany. No taka zachęta jakby dla... A pytanie moje brzmi, zdarzyło wam się dostać specyfikację naprawdę dobrze wykonaną do wyceny? Nie. Dziękuję. Czyli rozmawiamy po prostu o tym, co musimy zrobić w tym świecie. Nasze specyfikacje, jakie przygotowujemy, takie już powiedzmy od A do Z, to one też i często są to rzeczy, które wymagają napisania jakichś komponentów, tak? Bo nie piszemy specyfikacji do prostej pracy, tak? Gdzie jest strona internetowa, strona główna, parę podstron i formularz. No to sobie, no ale takiego mock-upa warto zrobić, to rzecz jasna. I często to są już takie elementy, które no zawierają wręcz dokumentację potem, tak? Bo jest struktura bazy danych, jest to wszystko, co... Potrzebne jest tak, do wykonania. Te rzeczy tworzą programiści. Ewentualnie czy ja, czy tam któryś z chłopaków opatruje to jakimś komentarzem takim, powiedzmy, ogólnym. No dobra, czy ewentualnie jeszcze jakieś pytania z waszej strony? Teraz pytanie. Kończycie pracę. Klient stwierdza, że dostaje to, czego nie oczekiwał. Powiedzmy, no, jego oczekiwania, które odjechały się choćby ze względu na kursy, jego czy coś innego. Jak reagujecie? Bo wiadomo, że ten klient później... Nie powiem. Znaczy, to jak reagujemy, w sensie takim... sobie, czy wewnątrz firmy, gdzie nie ma prawdopodobnie podsłuchu. Mi chodzi o to, że ten klient jednak może wam teoretycznie przeprowadzić kontakty, a może też w odwrotny sposób. Tak, nie, no jasne, że tak, może tak być. Znaczy, staramy się szukać kompromisu, o ile to jest możliwe. O ile to jest możliwe. Takich projektów, które nigdy nie zostały zamknięte, tak, z powodu, nie wiem, jakiegoś tam konfliktu, rzeczywiście nie ma. Bo
zawsze można znaleźć jakiś kompromis. Albo klientowi to wyjaśnić, wytłumaczyć, no albo no, z całą świadomością ponieść jakąś stratę, bo nie wiem, to jest nasza wina, żeśmy nie dopatrzyli czegoś. A jeszcze bym powiem, nie wiem, czy się spotkaliście z osobami, które się, z doradcami, które się zajmują wyłącznie tą częścią. Myśmy parę takich projektów, szczególnie dla dużych firm, duże firmy, które nie mają w swoim zakresie kompetencji do tworzenia takich specyfikacji, tak, dla stron internetowych, wynajmują specjalistów. I wówczas my pracujemy z takim człowiekiem na etapie przygotowania tego całego... tej całej... Drzwi, tak? No. I to jest coraz bardziej powszechne i wręcz... No, ale powinniście na przykład później, nie? Nie, no my to musimy poddać jakiejś analizie, no, tak? Zanim się podejmiemy jakiejś pracy. Ale mówię, jest to częste zjawisko, że... Ale zanijcie sobie tak pracy, tak? Są specjaliści, którzy zajmują się wyłącznie tym. I to jest dobre rozwiązanie, tak? No. Jest taki bufor między wykonawcą a klientem, tak? Czyli między nami a klientem. Taki specjalista stanowi dobry bufor. My nadajemy przeważnie na tych samych częstotliwościach. Ale wtedy też cena od razu przychodzą, że to i to tyle? Słucham? Czy ceny od razu też mówią? To i to tyle? Nie. No, to wymagania tylko wymagania tak jakby, no specyfikują to wszystko. Wiedzą, czego klient potrzebuje i tak jakby potrafią mu doradzić, no, poznają nasze narzędzia. Ile to może kosztować? Nie? I czy nie jest tak, że właśnie ograniczają wtedy? No nie wiem, no myślę, że dla takiej firmy, która chce rzeczywiście zrealizować projekt skutecznie, bo już 3 razy zrobili coś, co albo nie działa, albo nie spełnia ich oczekiwań, albo cokolwiek, to woli wynająć sobie kogoś takiego, do kogo no, może mieć w jakiś sposób zaufanie, niż po raz 4 czy 5 ryzykować przekazanie tego zlecenia firmie, z którym być może się nie dogada. Cel wynajęcia może być taki, żeby dokładnie wycenić pracę i przyciąć na kosztach, ile się da. No też tak może być, nie, tak? No to jest zadanie analityka. Analityk jest od zanalizowania potrzeb klienta, a nie od przycinania kosztów. Właśnie analityk realizuje to zadanie jakości. Analityk realizuje to zadanie jakości podczas oceny właśnie tego zakresu. Się pyta, jaką jakość potrzebujesz? Jakie funkcje potrzebujesz? I ponieważ jest osobą z doświadczeniem najczęściej, która się specjalizuje w zbieraniu tych wymagań, zrobi to dobrze. Później przychodzi do wykonawcy, ustalają koszt, kolejny składnik tego zakresu. Jeżeli jest kompromis, to rozpoczynają pracę. Dysponując tak przygotowaną gdzieś tam przez kogoś analizą, mogą się zwrócić do 5 różnych wykonawców i mieć możliwość porównania. Bo tak naprawdę, jeśli się zwrócą do kogoś, to nie wiem, wykonuje na Drupalu, na Joomla, na WordPressie, do różnych firm, do kogoś, to ten kod jest gotów napisać od A do Z samodzielnie, to te koszty po stronie kosztów jest to nieporównywalne. Więc. A jak ustaną przepis, to są w stanie. Tak, ten przepis można wycenić i w tym momencie porównać sobie, tak? To jest tutaj no, najdroższy, kto najtańszy na rynku. Gdzie jest ta średnia, kogo wybrać? To jest sensowne, naprawdę to jest sensowne. Słucham. Czy są jeszcze jakieś pytania z sali? W takim razie zapraszam wszystkich na przerwę. Przepraszam za zmianę w programie, ale czas rozprostować kości.